Cześć, witajcie na wideotesty.pl, ja jestem Marcin i dzisiaj zaprezentuję Wam słuchawki SteelSeries Siberia Row Prism, czyli najnowszy model słuchawek od firmy SteelSeries, kosztujący od 220 zł. Za chwilę dokładnie Wam je opiszę, opowiem o ich wadach i zaletach, a także zrobimy sobie test mikrofonu tych słuchawek. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc przed nami słuchawki SteelSeries Siberia Row Prism, model kosztujący jakieś 220 zł, kompatybilny z Windowsem, z komputerami Mac oraz PlayStation 4, posiadający podświetlenie 16,8 miliona kolorów oraz podłączane wtykiem USB 1,5-metrowym kablem, co oznacza tyle, że te słuchawki mają własny układ dźwiękowy. Dla jednych będzie to plus, ponieważ jeśli używamy ich na laptopie lub na komputerze wyposażonym tylko w kartę segregowaną, tylko z płytą główną, wtedy na pewno zagrają lepiej niż słuchawki na mini jackach na tej karcie. Natomiast jeśli mamy w komputerze jakąś bardzo dobrej jakości kartę dźwiękową lub jakiś zewnętrzny wzmacniacz, wtedy po prostu nie wykorzystamy potencjału tego naszego urządzenia i słuchawki będą grały na swoim systemie dźwiękowym. Tak więc widzicie, dla jednych to jest plus, dla drugich jest to jakaś tam wada. Co do samych słuchawek, jeśli chodzi o parametry, no to takie są dość często spotykane. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, oporność 32 ohmy oraz 97 dB, jeśli chodzi o czułość. Takie podstawy myślę, że już poznaliście. Teraz dokładnie sobie obejrzymy, zobaczymy jak są wykonane. Powiem Wam, że jak na te 200-paręnaście złotych, to jakość wykonania jest dobra, chociaż nie powalająca. Pałąk górny mamy dość elastyczny, dość gruby, dość porządny. Prowadnice niestety plastikowe, takie przeciętnej grubości, nie wyglądają pancernie, ale też nie mam wrażenia, że rozsypie mi się to wszystko w rękach, tak więc jest to w miarę porządnie wszystko poskładane i wydaje się być wytrzymałe. Mamy lekką ruchomość nauszników, mamy tutaj też biały plastik dość dobrej jakości, podświetlenie, które możemy sobie konfigurować, żeby albo świeciło jednym kolorem, albo w ogóle nie świeciło, albo przechodziły kolory z jednego do drugiego. Tak jak to się odbywa w tym momencie. Podświetlenie oczywiście jest w obu słuchawkach. Jeśli chodzi o materiały, no to tutaj mamy naprawdę miękką gąbkę obitą materiałem. Także materiałem mamy obite nauszniki, które są też mięciutkie, bardzo fajne. Przestrzenie w środku są co prawda duże, natomiast moich uszu nie zakrywały w całości. Delikatnie uciskały końcówki uszu. Natomiast jest to wszystko tak miękkie, delikatne, że naprawdę nie powoduje dyskomfortu, a ten materiał sprawia, że nasze uszy są dobrze wentylowane, że po prostu oddychają. No i o czym jeszcze trzeba wspomnieć, że te słuchawki oczywiście mają mikrofon, bardzo niepozorny co prawda, w tym modelu nie jest nawet wyjmowany i mikrofon znajduje się, moi drodzy, tutaj. Takie wystające coś, to jest ten mikrofonik. Myślę, że do podstawowej komunikacji w grach w zupełności wystarczająco, natomiast za chwilkę usłyszycie też sobie test dźwięku tego mikrofonu. Jeśli chodzi o konfigurację tego podświetlenia, to robimy to w SteelSeries Engine 3, także możemy tam ustawić normalizację mikrofonu, która wyrównuje dźwięk nagrywany tym mikrofonem i faktycznie jest to troszeczkę lepsze, to też będziecie słyszeć w teście dźwięku. No dobrze, zrobimy sobie w tej chwili jeszcze test mikrofonu, w tej chwili dźwięk płynie do Was jeszcze z kamery. Są to słuchawki na USB, tak więc dźwięk powinien być w miarę mocny, w miarę czysty. Zobaczymy jak będzie. W tej chwili rozpoczynam nagrywanie. No i możecie w tej chwili słyszeć mój głos płynący z mikrofonu słuchawek SteelSeries Siberia Row Prism. Niestety mikrofon jest wbudowany na stałe w słuchawkę, dlatego nie mam jak go zbliżyć do ust, tak żeby dźwięk był mocniejszy, wyraźniejszy. Dlatego musicie bazować na tym dźwięku. Ja go nie będę dodatkowo sztucznie podgłaśniał, dlatego słyszycie w takiej surowej jakości, jak to jest prosto zgrane już i połączone z filmem. Sami ocencie, czy dźwięk jest czysty, czy dźwięk jest w miarę głośny, czy nadają się tylko do komunikacji w grach, czy ewentualnie można tym na przykład nagrać jakiś poradnik pulpitowy. No i na tym zakończymy test dźwięku. I moi drodzy, czas na małe podsumowanie. SteelSeries Siberia Row Prism. Naprawdę dobre słuchawki w cenie około 200 zł. Naprawdę warte polecenia, ponieważ są fajnie wykonane. Dość dobrze to wszystko się zachowuje. Naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Ważą tylko 225 gram. Nie uciskają głowy. Zapewniają ogólnie komfort i wentylację dla naszych uszu. Jeśli chodzi o dźwięk, nadają się bardzo dobrze do muzyki rozrywkowej. Mają dość dobry bas, dość dobre środkowe sekcje. Mniej nadają się do muzyki klasycznej, elektronicznej, gdzie te instrumenty nie do końca brzmiały czytelnie. Natomiast bardzo dobrze nadają się do gier, w końcu są to słuchawki dla graczy. Bardzo dobrze oddają pozycjonowanie, odgłosy kroków, wystrzałów
i inne efekty wirtualnego pola walki. Dlatego jako gracz mogę Wam je spokojnie polecić. W tej cenie myślę, że jest to duża konkurencja dla słuchawek, które już jakiś czas są na rynku. Pamiętajcie o zaletach, właśnie o tym komforcie, o tym, że mają własny układ USB, co jest oczywiście dobre dla użytkowników laptopów i dla osób posiadających jedynie kartę dźwiękową zintegrowaną z płytą główną. Jeśli chcecie dowiedzieć się o tych słuchawkach jeszcze więcej, zapraszam do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Link do recenzji jest jak zwykle w opisie filmu. Tam zobaczycie sobie dokładne zdjęcia tych słuchawek, dokładne opisy, a także będą linki do sklepów, gdzie możecie je sobie bezpośrednio kupić. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!